z nami. Siema, Tomek! Jej, co za niespodzianka! No właśnie! Ej, ale to jest niesamowite, ja wczoraj o tobie myślałam, naprawdę. Kupę czasu, co tam? Nic, wiesz, po staremu pracuję. I dalej dieta monokokakolowa? No, nie narzekam. Co tam u ciebie? Wow, ale spotkanie! Dobrze, no dobrze, ogólnie nudy. Robię śniadanie, chodź na kawę. Nie, ja kota zostawiłem, nie nakarmionego. Co, kota? Daj spokój, super blisko, chodź. Innym razem, okej? Znalazłam twój dyplom ostatnio, chodź odbierzesz. No przecież nawet nie zauważyłem, że go nie mam. Ty wielu rzeczy nie zauważasz, Tomasz. No chodź, jejku. W jedną pożyteczną rzecz znajdę swój dyplom. Wow! Ty, ale mieszkanko, nieźle się urządziłeś. Co ty, to mojego faceta. Nie, no pięknie, pięknie. Daj mi ten dyplom, co ja już sobie pójdę. Nie, no ale wyluzuj się, on siedzi w pracy. On tam mieszka. Tu czasami nocuje. Coś na apetę? Wy nie jadę, zjadę obiadę. Długo jesteście razem? Sporo miesięcy. Ale dziwnie nam się układa ostatnio. A ty? Co ja? Masz kogoś? Czasami mam. Co zarywasz dupy na necie? No, w Twittera. Co tu się odpierdala? To jest Tomek. Ruchała się? Co ty, ziomeczku? Co, ziomeczku? Ruchałeś moją pannę? Czy ty wiesz w ogóle, co to jest miłość? To jest bardzo skomplikowana rzecz. Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem i wchodzisz na szafę. Czujesz się jak Bóg, nie? Ale nagle zaczynasz spadać. I ja tak właśnie teraz się czuję. Jakbym spadał. Zastanawiam się, kurwa, jak to mogło być? Dlaczego ja musiałem ją zabierać do jebanych restauracji, kupować drogie prezenty, a ty, kurwa, przychodzisz tu z jebaną kajzerką, z pół litrówką coli i ci wszystko wychodzi. Może ty masz dużego kutasa? Sprawdzimy. W chuja lecisz? Kurwa. Marta, kochanie! A, tu jesteś. Dobra, cycki, co? Dzieło sztuki. Robiłem z nimi, co chciałem. Inwestowałem w nie. One się teraz ubawią. Jeszcze. Ty, panie szczęściarz, a może ty jesteś dobrym ruchaczem, co? Sprawdzimy, sprawdzimy. Co? 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 Chciałeś coś powiedzieć? Co? A, pewnie chcesz powiedzieć, że się nie ruchaliście. Nie, no bo pewnie, oczywiście, że się nie ruchaliście. Przecież kto w takiej sytuacji by się przyznał? Zostaw mnie! Niezła sztuka, co? Niezła sztuka. Tylko mi powiedz teraz, że ci nie stanie. Co ty, kurwa, myślałeś?
że przyjdziesz do mojego domu, wydupczysz mi pannę i co? Ja się o niczym nie dowiem? I ty dziwko jebana też! Mam dosyć twoich kurwa ćpuńskich zapędów. Nawet nie mrugnąć. Do mnie przyniesiłaś. Co się kurwa w ogóle dzieje, co? To Alex, nasz wspólny znajomy. Tylko on potrafił uspokoić Grzegorza. Alex, cześć! Cześć! Fajnie, że jesteś. O, fajnie, to już pójdę, co? Gdzie kurwa? Siadaj na dupę, musimy coś wyjaśnić. Grzesiuniu, posłuchaj. Nikt się z nikim nie ruchał. To jest mój stary przyjaciel, wpadł tylko na chwilę. Grzesiuniu, nic nie było. Jak miało być, jak ja kocham tylko ciebie na zawsze? Mój jedyny, najukochańszy, najwspanialszy łabądku. Ty masz największego kutasa na świecie. Bez żadnych wątpliwości. To prawda, kochasz tylko mnie? Oczywiście, kochany. Dlaczego ty mnie kochasz? Dlatego, że jesteś dla mnie taki dobry. Pamiętasz, jak wyglądało moje życie, zanim się pojawiłeś? No. A pamiętasz, jak pływaliśmy na katamaranie? No widzisz. A pamiętasz, jak sprezentowałam ci perfumy, a twoja mama kupiła ci takie same? Nic nie było. No śmiesznie. No to już uspokój się, wszystko w porządku, zaraz cię rozwiążemy i wszystko dobrze, tak? Tak. Na niego bym nawet nie spojrzała, daj spokój. A na Aleksa byś spojrzała? W sensie? On cię kręci jako facet? Och, ja sobie nawet takich rzeczy w myślach nie wyobrażam. No co? Przecież widziałem go pod prysznicem. To mój wspólnot, wiem, że ma wielkiego. Kochany, przestań! Jesteś promieniem słońca pośród cmentarnych drzew w moim życiu. Co kurwa? Sorry kurwa! Nie mogę się powstrzymać, musiałam mu jebnąć! Powiedziałaś jemu to, co mi za pierwszym razem. Ty jesteś jebanym idiotą. Myślałam, że jesteś im na kasy. Musiałeś go zabijać przy świadkach? Kurwa, dotknęłaś mnie tym tekstem. Och, jaki ty kurwa jesteś wrażliwy! Już nic nie stanie na przeszkodzie naszej miłości. Moja miłość jest głębsza niż ocean. Proszę, wyjdź za mnie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ja spierdalam. Nie, Tomeczku. Zostajesz. Za dużo widziałeś, siadaj. Okej. Ja nic nie chcę wiedzieć. Ja wyszedłem po chleb i po kole. Siadaj, kurwa! Wyjdziesz, jak ci dopiero pozwolimy. Co jest, kurwa? On żyje, obudził się! Już nic nie stanie, kurwa, na przeszkodzie mojej miłości. Zubajki. Co kurwa powiedziałeś? Daję ci 500 000 złotych, tylko mnie nie zabijaj. Ja w niczym nie będę ci przeszkadzał. Pobańki, kurwa, pobańki. No co jest, kurwa? No dalej, skurwysyna! Wiesz, jak on mi utruł życie i nie przestanie teraz! Wszędzie nas dojedzie, on jest pojebany! Zamknij mordę, dziwko! Alex! Alex, nie rób głupot. Ja o wszystkim zapomnę. Przecież nie będę jednej dupy całe życie przeżywał. Dawam hajs. Już nigdy mnie nie zobaczycie. Nigdy. Bratem mi byłeś. A jak chcesz kogoś zabić, to zajeb tego. Przecież gdyby nie on, to nic takiego by się nie wydarzyło. Opanujcie się. Ja tylko wyszedłem do sklepu po chleb i po kole. Żona jest psycholem, Marta! Powiedz im! Grzegorz ma rację. Gdybym cię nie spotkała, nie byłoby całej tej sytuacji. Po co nas w ogóle tu zaprosiłaś, by nas zdradzać? Nie! To jest mój były chłopak i wpadł do mnie na chwilę, żeby zajarać i pogadać! Jesus! Były chłopak. Czyli się ruchaliście. Kurwa! To było 5 lat temu! Chodziliśmy do liceum, byliśmy kurwa dziećmi! Dziećmi, kurwa? Dziećmi.
tej sytuacji nie pozostaje nic, tylko kurwa zajechać. Warszawskim Mokotowie. W piwnicy jednej z kamienic znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono kilkanaście gramów substancji odurzających, dwie sztuki broni palnej oraz ponad 500 tysięcy złotych w gotówce. Według informacji stołecznej komendy policji, jednym z zabitych jest policjant Wydziału Kryminalnego Grzegorz K. Na miejscu zdarzenia wykryto ślady krwi osoby trzeciej. Trwa śledztwo. O kurwa,